Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorlus. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi jeden z tych najlepiej sprzedawanych motocykli S125. No i jednocześnie tych najbardziej pożądanych przez Was, czyli Yamaha R125, modelowo YZF R125. Czyli nic innego jak młodsza siostra Yamaha R6. Zaraz zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Myślę, że bardzo ciekawa oferta. Jeżeli szukasz czegoś fajnego, to być może ten motocykl właśnie jest. Yamaha YZF R125 z rocznika 2013, czyli malowanie matte grey. Połączenie szarego matu razem z czarnym matem, no to już jest całkiem fajne połączenie, ale jeżeli do tego dołożymy parę fajnych gadżetów, do tego trochę taki styl na gangusa, czyli ciemna szyba, ciemne lampy, no to już ten motocykl zaczyna mieć naprawdę fajny pazur. No i on już w serii, to jest bardzo ciekawy motocykl, naprawdę imitujący już zdecydowanie większą maszynę, pełnowymiarowy gabaryt, czyli naprawdę jeżeli postawimy obok Yamaha R6, no to wierzcie mi, że naprawdę gabarytowo jest bardzo podobnie. Nawet bym powiedział, że w R125 jest wyżej umiejscowiony fotel kierowcy, więc naprawdę całkiem duża maszyna. Ja mam 1,75 m, tak dla, żebyście mieli jakieś zobrazowanie, no to oczywiście sięgam palcami na ten motocykl. Myślę, że może takie śródstopia są, ale nie są to dwie pełne stopy, więc naprawdę kawał motocykla. No i jednocześnie całkiem lekki, bo tam 135 kg bodajże bez płynów, no to jak na motocykl takiej wielkości, no to naprawdę nie jest tak źle. 15-konny silnik, czyli max, co możemy dostać na prawo z kategorii A1 bądź B, czyli legalnie możecie się tym jak najbardziej poruszać, bez prawka na motocykle. No więc, no i bardzo fajna dostępność części. Słuchajcie, ten silnik, który jest w tym motocyklu, jest spakowany w R125 od 2008 roku do 2018 roku w prawie że niezmienionej wersji. Po 18 roku one też jakby tam wiele części pasuje, więc tak naprawdę wiele lat produkcji ten sam silnik był w Yamahach MT, w Yamahach WR, nawet częściowo w Yamahach X-Max 125 w tych skuterach, więc bardzo sprawdzona jednostka, mnóstwo części zamiennych, to też sprawiło, że Yamaha R125 jest naprawdę jeden z najczęściej wybieranych przez Was motocykli na start, jeżeli Wam się po prostu widzi taki klimat w cudzysłowie sportowy. No ale co, powiem Wam tak, Moto RW teraz nazywam się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie, ale prowadziłem też swój serwis, to nas też myślę, że troszeczkę wyróżnia, bo zanim motocykl trafi na dywanik, to trafia do nas na serwis. Macie przed sobą maszynę już po serwisie przygotowaną do sezonu, czyli tak naprawdę macie zrobiony podstawowy serwis. Olej filtrowy, nowy olej w silniku, zalany mokulem 10W40, nowy filtr oleju, sprawdzony są filtr powietrza, nowa świeca, płyn hamulcowy z przodu wymieniony, z tyłu wymieniony, napęd nasmarowany, pozostałe, tutaj macie jeszcze nowe klocki z tyłu, nową tarczę przód, nowe klocki przód, jeszcze były robione tarczki sprzęgła wymieniane, razem ze sprężynkami, przekładkami, więc tak naprawdę na tą chwilę moim zdaniem motocykl przygotowany do sezonu bez żadnego wkładu. Najwcześniej myślę, że w przyszłym roku przyjdzie do wymiany przednia opona, ale jeszcze bym ją zostawił. Myślę, że na tą chwilę jeszcze się nada, jeszcze się trzyma drogi fajnie, jeszcze ma trochę bieżnika, więc na tą chwilę myślę, że to wygląda bardzo sympatycznie. Dodatkowo my przygotowujemy dla Was kompletną dokumentację do rejestracji, czyli tak naprawdę my robimy też pierwszy przegląd zerowy w Polsce. Wjedziecie bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, rejestracja, ubezpieczenie i tyle, więc już żadnych innych opłat nie będzie. Maksymalnie koszt to 300 zł, czyli 130 zł Wydział Komunikacji za rejestrację i tablicę. Po wyjściu robicie ubezpieczenie i to jest wszystko. Czyli już żadnego akcyzy recyklingu, skarbówki do tego motocykla nie ma. No i co? Parę fajnych dodatków. Tak jak osumiłem, przednia szyba z garbem, deszko przyciemnione. Przyciemnione przednie lampy, oczywiście tylko folią, więc w każdej chwili możecie sobie je zerwać. No ale wbrew pozorom, jak jest światło zapalone, to naprawdę całkiem fajnie to wygląda. LED-owe kierunkowskazy w przodu i z tyłu. Z przodu macie fajne pływające, z tyłu LED-owe, jak już jestem przy tyle, no oczywiście customowy układ rejestracji z podświetleniem LED-owym, taki dedykowany do R125, ma tutaj regulację konto pochylenia tej tablicy, więc możecie sobie go po prostu wyregulować. Fajnie to wygląda, fabrycznie jest taki duży banan plastikowy aż do samego koła, teraz jest troszeczkę bardziej sportowo. No oczywiście customowa rura wydechowa, macie tutaj założonego fake'a krapa, bez debeklera na tą chwilę, oczywiście debeklera dajemy, no ale bez debeklera no to jest naprawdę całkiem fajny basowy pomruk, więc robi to na pewno robotę. No i cały motocykl myślę, że był nas sympatyczny. 2013 rok, no to jest motocykl, który ma 10 lat. Nie jest to jakiś taki może turbo, nie wiadomo jak pedantycznie zachowany egzemplarz, no bo przypominam, że to jest cały plastikowy motocykl, czyli przednia czasza, zbiornik paliwa, ta osłona, te wszystkie boki już jest plastikowe, no ale naprawdę wygląda całkiem sympatycznie, nie ma żadnej jakiegoś, nie wiem, wielkiego pęknięcia, żadnej jakiejś głębokiej mega rysy, no tutaj na zbiorniku paliwa delikatnie na samym rancie, o tutaj była taka jakaś mini przycierka, no ale no to musi coś po prostu takiego w każdym motocyklu to niestety być plastikowym, no ale całość myślę, że wygląda bardzo sympatycznie, nie jest nowy, ale myślę, że wygląda fajnie i też będzie ten motocykl komuś na pewno służył.
No i co, przekręcam kluczyk. Sami posłuchajcie, jak ten motocykl brzmi, jak to pracuje, można się naprawdę zaskoczyć. 28,5 tysiąca km przebiegu. Napiszemy ten przebieg na fakturze, więc jestem tego pewien, że tak jest. Przekręcam kluczyk, czerwony guzik w dołu. No i przyznajcie, że można się zaskoczyć. Oczywiście to jest zamknięte pomieszczenie, idzie echo, no ale ten basior jest naprawdę wyczuwalny. Po wsadzeniu do bekillera jest na pewno troszeczkę ciszej, ale fajna tarcza wycięta w CNC, w takie mala pływającą. Będzie światło krótkie, długie, krótkie, długie, meryganie, klakson. Zapraszam was wszystkich do nas na Żardowa, wpadajcie do nas do salonu, będzie można zbić piony, pogadać, przymierzyć się do tego motocykla, także przejechać, więc gorąco was zapraszam. Pamiętajcie, że możecie także zamówić sobie transfer takiego motocykla pod swój dom, czyli jeżeli nie chcecie do nas przejeżdżać, bo macie, nie wiem, daleko, nie macie czasu, to także to nie jest, nie stanowi to problemu, wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my wam koszt transportu takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt dowozu, czyli za sam koszt naszego przyjazdu. Jazdą. Całą resztę za motocykl płacicie dopiero na miejscu u siebie pod domem, jak wam się ten motocykl spodoba, więc myślę, że to jest taka uczciwa oferta dla obu stron, gorąco też do niej zachęcam. No jest opcja zakupu także na raty, więc mnóstwo możliwości, no dzwońcie, pytajcie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. Do usłyszenia, do zobaczenia, lewa w górę, siemanko, hej!